Czołem, Kromka z rzesłem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć o paru rzeczach, które już na CTE wylądowały. A są to moi drodzy bezpośrednio rzeczy z najnowszego DLC, z dodatku nie przejdą, które już w marcu ujrzy światło dzienne. A na CTE mieliśmy okazję od dnia wczorajszego pograć na zupełnie nowej mapie, która zostanie dodana już niebawem na mapce Soissons, która no właśnie podczas z tego gameplayu, którego będziecie widzieć cały czas będzie z wami obecna. Za chwilę sobie o niej powiemy. W każdym razie poza tym powiem wam również o paru ważnych informacjach odnośnie nowych broni, które musicie wiedzieć, a konkretnie o wymaganiach do ich odblokowania. Opowiemy sobie też moi drodzy o nowym behemocie, o czołgu Shard 2C oraz o zupełnie nowym ciężkim czołgu Sound Chamont. Ale zaczynając od mapki. Mapa Słasą. jest to moi drodzy mapa oczywiście która traktuje o bitwie z 1918 roku pomiędzy Francją a Niemcami. Jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to właśnie w bitwie pod Soissons Adolf Hitler, późniejszy Führer, został odznaczony medalem zasługi, medalem żelaznego krzyża. To taka mała ciekawostka. Co do samej mapy, moi drodzy, jest to mapa mała, naprawdę. Jest to stosunkowo mapa niewielka, która posiada pięć punktów, i to co zauważyłem, to fakt, że strasznie dużo mnie pojazdów na tej mapie uświadczymy. Z uwagi na to, że jest bardzo dużo różnego rodzaju pojazdów opancerzonych, czołgów. Z tego co naliczyłem chyba trzy albo cztery czołgi na jedną stronę daje naprawdę, naprawdę ogromne pole do popisu czołgistom, co wydaje mi się, jest troszeczkę przesadzone. Jeżeli chodzi o samą kolorystykę, o sam feeling, o e, samo odczucie tego, jak się na tej mapie gra, jest ono bardzo pozytywne, mimo tego, że te czołgi zdecydowanie, zdecydowanie zaburzają tutaj jakąkolwiek e, równowagę, ale podejrzewam, że. Z Zostanie to zmienione, gdyż jest to w dalszym ciągu CTE. Co mnie urzekło, to oczywiście ten wiejski krajobraz już niejednokrotnie, który mogliśmy zauważyć podczas grania na mapkach z Battlefield 1. Mnie to urzekam do tej pory. Bardzo fajnie jest to zrobione również tutaj. Mamy młyny, jest taki jakiś fajny francuski smaczek w tym wszystkim. Widać, że jest to wioska, bo gdzieś tam snopy siana sobie na tych polach leżą. No i jest przede wszystkim, moi drodzy, domek na drzewie. Myślę, że to jest hitowe w 100% zdecydowanie 10 na 10 IGN oceniłoby na pewno tą mapkę. Także, moi drodzy, mapa stosunkowo niewielka, 5 punktów i bardzo fajnie widać na niej różnice terenu, gdyż w pewnych momentach atakujemy do góry, w pewnych momentach atakujemy zbiegając na dół i jest to, wydaje mi się, całkiem całkiem sympatycznie pokazane i przyjemne w odbiorze. Jeżeli chodzi natomiast o nowego Behemota, o ten czołg Char 2C, którego to tak niesamowicie się obawialiśmy. Słuchajcie, spieszę Wam już z szybkim wytłumaczeniem. Ten behemot nie jest w żadnym stopniu OP, jest to wielkie bydle. No i ma więcej zdrowia jak każdy inny behemot. Maksymalnie 5 osób może do niego wejść. W rzeczywistości, z tego co pamiętam, było to chyba aż 12. Jednak, kiedy już do niego wejdziecie, to mimo tego, że posiadacie naprawdę, naprawdę sporą możliwość przyjmowania obrażeń i ich zadawania, to jednak to jest jedna wielka jeżdżąca kolumna śmierci. Kiedy w zasadzie dwa razy mogłem do niego wejść, to powiem Wam szczerze, że nie minęły 2-3 minuty, a już zostałem rozpiżdżany w drobny mak. Oczywiście jest to czołg, więc może się poruszać takimi ścieżkami, jakimi tylko Wy chcecie, aczkolwiek sprawia to, że w zasadzie z każdej strony czyha jakiekolwiek niebezpieczeństwo i wszelkie wybuchowe jednostki typu szturmowce, dynamity, miny, które posiada wsparcie to wszystko od razu w zasadzie sprawiało, że ten behemot przestawał istnieć, więc jeżeli chodzi o to, to raczej traktowałbym go tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, nie w kategoriach tego, że faktycznie... Coś ten behemot będzie mógł zmienić na polu walki. Co też bardzo fajne, moi drodzy, to w menu to jest taka popierdółka w zasadzie, ale zmieniono troszkę muzykę. Ścieżkę dźwiękową także czuć faktycznie taki francuski dryk w tym wszystkim. Do tego moi drodzy czołg. Czołg mówię tutaj konkretnie o czołgu Saint-Chamond i jest to czołg ciężki, pięcioosobowy w grze i co też bardzo ciekawe, ten czołg poza oczywiście głównym działem i dosyć nie typową budową, generalnie nadwoziem, jeśli tak to można powiedzieć, bo wygląda bardzo, bardzo ciekawie i zdecydowanie nie da się go pomylić na polu walki z czymkolwiek innym. To ma, słuchajcie, specjalną umiejętność, która polega na tym, że w momencie zagrożenia, albo kiedy już jesteśmy naprawdę na bardzo niskim poziomie zdrowia i wiemy, że za chwilkę może być krucho, możemy wypuścić gołębia, dokładnie tak samo jak w tej misji single player, gdzie wypuszczaliśmy gołębia i później na współrzędne naszego czołgu, z którego ten gołębia, Został wypuszczony, spadał ostrzał artyleryjski. Dokładnie tak samo wygląda to tutaj, kiedy wypuszczamy tego gołębia, również ten grad pocisków spada właśnie na ten czołg. Oczywiście sami obrażenia też dostajemy, ale przy odrobinie szczęścia możemy zabić paru wrogów, którzy będą chcieli nas po prostu w tym momencie dobić. Tak jak mówię, wygląda bardzo ciekawie, jeździ się nim jeszcze fajniej. Czołg ciężki, pięcioosobowy, więc również silnie, silnie. Opancerzony. Do tego moi drodzy, poznaliśmy konkretne wytyczne co do tego, jak odblokować nowe bronie, które będą dostępne już od momentu, w którym DLC wpadnie w nasze ręce. I teraz Wam po prostu powiem, co trzeba będzie zrobić. W przypadku szturmowca będziemy mieli dwie zupełnie nowe bronie do odblokowania. Jest to Shotgun Siegren Inertial Factory, czyli fabryczny. I aby go odblokować, trzeba będzie zabić 50 osób modelem 10A oraz w jednej rundzie. Zrobić 15 kg z M97 trench gun Hunter. To w przypadku opcji, jeżeli chcecie zdobyć sobie sergeant Inertial factory. Drugą bronią dla szturmowca jest, moi drodzy, Libroa 1918, również model fabryczny. Aby zdobyć tą pułkawkę, 50 kg z Automatico M1918, również fabrycznego i 20 headshotów z MP18. Optycznego. Co ciekawe, tak jak doskonale widzieliśmy, będzie, moi drodzy, możliwość odblokowania trzech broni do walki wręcz. I pierwszą taką bronią jest tak zwany nail knife, czyli nóż zrobiony z gwoździ. I aby go zdobyć, trzeba będzie zrobić 50 kg z saperki. Kolejną bronią do walki wręcz do odblokowania będzie tak zwany Kakwill club. I tą broń będziecie mogli odblokować w momencie wykonania 50 zabójstw pałką. Trzecią natomiast bronią do walki wręcz będzie tak zwany ok kopowy kwiat ładnie brzmi i aby go zdobyć trzeba będzie wykonać 50 kili ze zwykłego noża okopowego armii Amerykańskiej. Oczywiście te broni, o których wspomniałem, te broni do walki wręcz będą dostępne dla każdej klasy. Natomiast jeżeli chodzi o medyka, będziemy mogli odblokować, słuchajcie, broń RSC 1917 zarówno w wersji optycznej, jak i w wersji fabrycznej. Jednakże w wersji optycznej trzeba będzie zrobić coś innego niż w wersji fabrycznej. W przypadku tej opcji optycznej trzeba będzie przeprowadzić 15 zabójstw z autoloadinga 8.35 fabrycznego oraz przeprowadzić prowadzić 75 uleczeń. Jeżeli natomiast chodzi o wersję fabryczną, to wersja fabryczna będzie wymagała od nas wykonania 50 killis M1907 SL Sweeper oraz przeprowadzenia 50 reanimacji. Jeżeli chodzi o wsparciucha, no to oczywiście dostaje on tak zwanego Shoshat, czyli karabin ikoniczny. Będzie bardzo ciekawy, gdyż statystyki również są całkiem całkiem interesujące. Jeżeli chodzi o opcje, to dla wsparcia będziemy dostawali wersję lekką oraz tak zwaną teleskopową. W przypadku odblokowania wersji lekkiej trzeba będzie przeprowadzić 50 kg na karabinie Lewis Gun w wersji przygważdżającej oraz dokonać 75 uzupełnień amunicji, aby natomiast odblokować wersję teleskopową tego samego karabinu. W jednej rundzie trzeba będzie przeprowadzić 15 zabójstw M1909 Bennett Mercier również. Opcji teleskopowej, teleskopowej oraz zabić 10 osób z moździerza jeżeli chodzi natomiast o zwiadowcę, to będzie on miał do dyspozycji Libel model 1886 wersję snajperską oraz wersję dla piechoty. Aby odblokować wersję snajperską w jednej rundzie trzeba będzie przeprowadzić 5 headshotów rosyjskim 1895 oraz mieć 10 asyst na peryskopie. Natomiast jeśli chcemy odblokować wersję tego samego karabinu, ale już przeznaczoną bardziej dla piechoty, będziemy musieli zabić 50 osób z Gewera M95 dla piechoty oraz nabić 20 asyst za pomocą Flary. Także w ogólnym rozrachunku, moi drodzy, jak widzicie, zapowiada się ciekawie. Ja oczywiście nie pokażę Wam gameplayu bezpośrednio z tych broni, o których Wam przed chwilką mówiłem, bo tak jak mówię, zachowam to sobie już na bezpośrednie wyjście tego DLC, kiedy będę mógł to odblokować, kiedy będę mógł troszkę więcej czasu spędzić faktycznie biegając z tymi pułkawkami bo też na City aktualnie nie będę tego wszystkiego odblokowywał. Z tego, co mi wiadomo, najprawdopodobniej każdy dzień będzie obfitował w nową mapkę, w jedną mapkę, która zostanie dodana do DLC, także myślę, że jeśli faktycznie tak będzie za parę dni, pokażę Wam inne mapki zbiorczo, tak aby codziennie też tych filmów jakoś niesamowicie Wam nie robić, nie spamować. Jeżeli chodzi o mnie, to na ten moment jestem bardzo ciekaw szczególnie tego, jak zostanie zbalansowane Shoshat, czyli broń wsparcia, z uwagi na to, to, że w rzeczywistości miała ona dosyć wolny rate of fire, czyli była po prostu wolna. W takim wypadku musi mieć naprawdę spory, spory damage, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli chodzi o mapę, wydaje mi się być ona bardzo fajną, bardzo dobrą, bardzo ładną. Podoba mi się jeśli jednak zostanie tylko troszkę ten balans, równowaga pomiędzy pojazdami a piechotą naprawiona, także jak najbardziej jest to na plus. Czekam oczywiście na mapki nowe, na te, które zostaną staną pokazane i jestem naprawdę usatysfakcjonowany tym, że Behemoth nie jest zbyt mocny, a nie grałem jeszcze klasą elitarną, ponieważ na tych mapach, na tej mapie aktualnie na Słasą jest ona w dalszym ciągu zablokowana. Także moi drodzy, dajcie mi znać co wy sądzicie o tym, co zobaczyliście. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!